to dzisiejsza sesja zawierała tyle punktów, że trudno je podsumowywać, ale na początek zajmowaliśmy się sprawą związaną ze szkołami. No, można powiedzieć, no tu specjalnych emocji nie było, bo większość uchwał dotyczyła przekształcenia szkół w ramach zespołów poszczególnych szkół, a więc można powiedzieć, że my mamy system zespołów szkół, w których funkcjonują szkoły, ale uchwały musiały dotyczyć poszczególnych szkół, a więc zmieniano licea generalnie 3-letnie na 4-letnie, technika 4-letnie na 5-letnie szkoły. Też zawodowe 2-letnie na 3-letnie, no czyli można powiedzieć taki formalny wymóg zmian, które są w systemie oświaty. Jeśli chodzi o LELIS, tam mieliśmy wcześniej w zespole szkół razem z gminą, można powiedzieć, to był taki trochę eksperyment, również szkolnictwo średnie i szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo można powiedzieć średnie, ono się wykruszyło w LELIS-ie już wcześniej, a więc także szkolnictwo zaoczne. Natomiast szkolnictwo zawodowe to jest tylko ostatnia klasa i w związku z tym musieliśmy formalnie wygasić. Natomiast my tam nie posiadamy swojego obiektu. To mienie no, zostało, jak to się mówi, wcześniej już przekazane gminie, a więc gmina ma przedszkole w tym budynku, który wcześniej stanowił własność gminy, potem stanowił własność powiatu, a teraz jest tam fajne przedszkole, w związku z tym no, nie ma żadnych problemów czy pustostanów, jak również nie ma problemów kadrowych, dlatego że zespół szkół w LELIS-ie zatrudniał nauczycieli i można powiedzieć, te osoby, które nie będą miały pracy przy szkole zawodowej, znajdują zatrudnienie w zespole szkół w LELIS-ie, w związku z tym tutaj żadnych jakichś problemów nie ma. Natomiast pozostałe zespoły szkół w liczbie 7, a więc jeśli chodzi o Myszyniec, Łyse, Baranowo, Kadzidło, Troszyn, Goworowo i Czerwin, no liczą na zwiększenie liczby uczniów ze względu na nabór podwójny, a więc jeden po trzeciej klasie gimnazjum i jeden po ósmej klasie szkoły podstawowej, a więc taki rok troszkę nietypowy. W związku z tym oprócz tych przekształceń być może jeszcze wróci temat powołania jeszcze nowych kierunków kształcenia, bo nad takimi też pracujemy na kolejnych ewentualnie sesjach Rady. Tych uchwał była dosyć duża liczba, ale także podejmowaliśmy uchwały dotyczące środków unijnych, a więc występowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wysokości ponad 6 milionów złotych na 2 lata. I tutaj podjęliśmy też jednogłośnie uchwałę o wejściu w ten program, a więc złożeniu także wniosków. Podzieliliśmy środki Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na część zawodową i społeczną, na różne programy działania, także na warsztaty terapii zajęciowej, na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych, czy też na przyrządy ortopedyczne, a więc zajmowaliśmy się również kwestią zmian w wieloletniej prognozie finansowej, a także zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego. Generalnie budżet powiatu ostrołęckiego wzrasta o kilkanaście milionów złotych. Jest to w stosunku do wersji uchwalonej pierwotnie. Jest to związane zarówno z przeniesieniem części zadań niedokończonych z ubiegłego roku, jak także z wchodzeniem w pewne nowe zadania. Myślę, że ten budżet będzie jeszcze wzrastał po naborze wniosków na Fundusz Dróg Samorządowych. Ten nabór został ogłoszony. Dzisiaj będziemy pracowali nad zgłoszeniem jednego zadania wieloletniego i 2 zadań rocznych. Pewnie będzie to na następnej sesji Rady. Zajmowaliśmy się również kwestią podziału środków na formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Również te środki zostały zadysponowane. No, jeszcze można powiedzieć, zajmowaliśmy się no, sprawami, trudno wszystkie uchwały jednocześnie zapamiętać, ale zajmowaliśmy się również kwestiami związanymi z analizą średnich wynagrodzeń nauczycieli, a więc my osiągamy wielkości powyżej minimum określonego przez ministra edukacji, czyli można powiedzieć, że nauczyciele w naszych zespołach szkół zarabiają troszkę więcej niż minimum
które przewidział minister edukacji. Także tutaj nie ponosimy z tego powodu żadnych też dopłat. Jeśli chodzi o desygnowanie delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, to podobnie jak w latach ubiegłych, no, moja skromna osoba będzie reprezentowała powiat ostrołęcki w Związku Powiatów Polskich. Zajmowaliśmy się również planami pracy komisji i rady. Te plany pracy zostały opracowane w komisjach i przyjęte na dzisiejszym posiedzeniu rady. Obejmują wszystkie zadania, które są przypisane samorządowi powiatu, jak również jest część zadań wychodzących poza ramowy program, a szczególnie dotyczy to pracy niektórych komisji, które zaplanowały sobie plan pracy, można powiedzieć nawet szerszy, wychodzący poza pewien przyjęty standard. Zajmowaliśmy się również skargami składanymi i na starostę, i na jednostki zarządu powiatu, a więc tutaj można powiedzieć komisja skargi wniosków miała trzy takie skargi do rozpatrzenia. Także zajmowaliśmy się interpelacjami, sprawami organizacyjnymi i informacją o pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. A może pomoże na oszałoborek finansowy? A tak, to jest jeszcze ta sprawa, która no można powiedzieć mi umknęła, ale to nie dlatego, że o niej zapomniałem, tylko dlatego, że ona była w zmianach w budżecie powiatu, a można powiedzieć dodatkowo była potrzebna jeszcze uchwała intencyjna. Przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych na zakup samochodu używanego dla OSP Zabiele. Wniosek był złożony przez gminę Olszewo-Borki. Także udzielamy wsparcia finansowego, no i życzymy OSP, żeby już w okresie letnim, kiedy są pożary, miała sprawny samochód i mogła aktywnie uczestniczyć w gaszeniu pożarów. A kiedy ten samochód mogą otrzymać? Praktycznie to w tej chwili gmina ogłasza przetarg i po rozstrzygnięciu przetargu czekamy na kopię faktury i możemy praktycznie przekazać środki w wysokości do 100 tysięcy złotych w zależności od tego, co gmina kupi, a więc nasze środki nie mogą przekroczyć wkładu własnego gminy. To jest tylko taki warunek. Ja to bym to powtórzył to pytanie, po co ten taki samochód tej straży? Żeby miała sprawny samochód do gaszenia pożarów. Jednostka w Zabielu Wielkim jest położona w pobliżu kompleksów leśnych, dosyć dużych, a więc aktywnie uczestniczy w gaszeniu pożarów. Wyróżnia się na tle innych jednostek i nie wszystkie jednostki muszą być do gaszenia pożarów, a szczególnie leśnych. No, nowe samochody, raczej nowe samochody większość gmin kupuje dla jednostek działających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ta jednostka nie działa w takim systemie, a więc wtedy również samochody są wyposażone w sprzęt ratownictwa technicznego, no, który jest sprzętem już nieco droższym. Często zakupy samochodów wtedy potrafią przekroczyć nawet 1 000 000 zł. Oczywiście tym jednostkom, które będą takie samochody kupowały, spróbujemy również zapewnić wsparcie, ale na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, które z jednostek to wsparcie otrzymają. Wiemy, że na razie przynajmniej 3 jednostki OSP próbują uzyskać wsparcie u ministra spraw wewnętrznych i administracji, czy też ewentualnie u marszałka, bądź w innych jednostkach. Czekamy na informacje, na pewno też włączymy się w pomoc finansową dla tych samorządów, które zdecydują się na zakup nowych samochodów. No i dobra, o te przeprawy byśmy jeszcze zapytali. Jeśli chodzi o przeprawę, termin składania wniosków jest do 30 marca, w związku z tym po dzisiejszej sesji no wiemy, że będziemy wniosek pewnie składać, a więc informację z Lelisa mamy również pozytywną. Czekamy na informację jeszcze z Rzekunia, mam nadzieję, że będzie pozytywna. W przypadku pozytywnych informacji z dwóch gmin, no chcemy również pozytywnie odpowiedzieć tutaj na program rządowy. I będziemy czekali na rozstrzygnięcie. W przypadku przyznania środków musimy zrobić przetarg na dokumentację. Taka dokumentacja jest realizowana no, w cyklu dwuletnim, a więc gdyby rząd rozstrzygnął
kwestie, kto wchodzi do programu w tym roku, to na dokumentację mielibyśmy rok 2021, a na realizację 2022-2023. W związku z tym takie zakładamy tutaj dosyć duże tempo realizacji. Myślę, że ten obiekt mostowy jest ważny, bo sytuacja sama się nie uzdrowi, a więc jest to na razie najkorzystniejszy program rządowy dla samorządów. 80% dofinansowania, a w tym także dofinansowanie do kosztów dokumentacji, to jest dosyć atrakcyjne i nie spodziewam się, żeby ten program był przebity nawet przez programy unijne, bo one w tej chwili już działają na niższym poziomie dofinansowania. W związku z tym wydaje mi się, że ten program jest sensowny dla samorządów i powinniśmy w niego wchodzić. Zresztą to samo mówiłem także na dzisiejszej sesji Rady. W którym miejscu miałby powstać ten most? Możemy podać orientacyjny przebieg. My zakładamy, że będzie to rejon skrzyżowania Teodorowo-Nowa Wieś, a więc w miejscowości Teodorowo i po stronie Lelisa gdzieś rejon wylotu z Popiołów, a więc wypowiedzi i ekologów, i Wód Polskich, i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska idą w stronę przybliżenia maksymalnego tego obiektu do składowiska Popiołów i do rozdzielni w pobliżu elektrowni. Chodzi o to, żeby nie wchodzić w obszary naturowe Doliny Narwi, tylko maksymalnie przybliżyć się do strefy przemysłowej. My te sugestie przekazujemy również jednostce, która została wyłoniona do sporządzenia koncepcji. Tą jednostką jest Instytut Budowy Dróg i Mostów, a więc możemy już dzisiaj powiedzieć, że ta oferta, którą Zarząd Dróg ma rozstrzygnąć, opiewa na 52 tysiące złotych, a więc sama koncepcja nie jest droga. Jest to oferta niższa niż zakładaliśmy, także średnio dla jednej jednostki samorządu, dla Lelisa Powiatu, wynosi to koszt około 17 tysięcy złotych. W związku z tym nie są to środki bardzo wysokie, a więc w związku z tym to jest dobra informacja. Miejmy nadzieję, że a budowa dróg dojazdowych? Budowa dróg dojazdowych, a więc jest we wniosku, na odcinku około 4 km będzie. Natomiast pozostałe drogi dojazdowe muszą być budowane już w ramach innego programu. Ten program nie przewiduje, on przewiduje włączenie do najbliższych dróg publicznych. Gdybyśmy przyjęli, że tą drogą publiczną jest droga Teodorowo-Nowa Wieś, to gdzieś pewnie do rejonu skrzyżowania. Z drugiej strony, gdybyśmy przyjęli, że to jest droga gminna wchodząca do powiatowej w rejonie skrzyżowania na Popiołach, to daje to nam odcinek około 4 km budowy dróg dojazdowych razem z obiektem, o który możemy wnioskować do programu. Natomiast pozostałe drogi dojazdowe były zgłaszane do Funduszu Dróg Samorządowych. Oczywiście też już z poziomem dofinansowania, jaki tam będzie określony. To się by łączyło jakoś z Via Baltica? Można powiedzieć, że na tym etapie nie, natomiast docelowo jest to most bez ograniczeń, w związku z tym na pewno wielu mieszkańcom by zależało, żeby przez, szkoda, że drogi lokalne, ale na pewno też trzeba starać się, żeby mieszkańcy z naszego terenu mogli wjechać i w Via Baltica. Jeśli chodzi o tą trasę, powiedzmy, my traktujemy Via Baltica i drogę numer 8 w sposób krajowo numer 8 w sposób łączny, bo Via Baltica właściwie wychodzi w rejonie Ostrowi Mazowieckiej i biegnie na Litwę. Natomiast dla nas zarówno Via Baltica, jak i droga numer 8 są drogami ważnymi ze względu na dojazd do Warszawy i powiat, jak już Państwo wiecie, realizuje jedno zadanie w ramach środków unijnych, to jest droga numer 60, rondo włączeniowe i droga w kierunku Długosiodła i Wyszkowa. I my to robimy i podobne dyskusje toczyliśmy z gminą Rzekuń, Troszyn i Czerwin i prowadzimy te dyskusje na temat wykorzystania węzła włączeniowego Piski nad Bory. Inaczej, węzeł włączeniowy Śniadowo, formalnie się on tak nazywa. I chcemy również poprawiać drogi na tym kierunku.
oczywiście będziemy w jakiś sposób starali się, żeby docelowo także ten most na rzece Narew no, był możliwy do przejechania i do komunikowania także naszymi drogami z węzłem włączeniowym w Śniadowie. To oczywiście, że taki wariant trzeba brać pod uwagę. No, chcielibyśmy również na terenie Lelisa, wsłuchiwaliśmy się w głosy mieszkańców. Chodzi o to, że pełnej satysfakcji nie byłoby po doprowadzeniu tej drogi mostów i tej drogi do drogi Ostrołęka-Łęgi. Trzeba byłoby ją doprowadzić jeszcze do drugiej drogi powiatowej biegnącej w stronę Lelisa i docelowo do drogi krajowej numer 53 relacji Myszyniec-Kadzidło-Ostrołęka, a więc chodzi o to, żeby z przeprawy mostowej mogła korzystać większa ilość mieszkańców. A jakiej kategorii byłby to most? Bez ograniczeń tonażowych. A więc w tej chwili, jeśli się buduje mosty z dofinansowaniem środków rządowych, to już trzeba budować je bez ograniczeń. Czyli 2021 rok bez ograniczeń most, a jakieś szacowane koszty? Ceny? Nie, mówimy nic. Dokumentacja 2021, realizacja 2023 by była możliwa, także tak to wygląda. Jakieś przewidywalne koszty? Przewidywalne koszty możemy bazować na tym, co mówi Instytut Budowy Dróg i Mostów. Koszt dokumentacji to jest koszt, no można powiedzieć, 1,5 do 2,5%, a więc koszt dokumentacji zakładamy, że byłby tych dróg dojazdowych i mostu około 1,5 miliona złotych, natomiast sam most według Instytutu to jest koszt rzędu 30-35 milionów złotych plus drogi dojazdowe, więc należy szacować po cenach dzisiejszych, że jest to kwestia 50-60 milionów złotych raczej. Natomiast czy będzie inflacja i jak to będzie wyglądało za ileś lat, to trudno gdybać. No dzisiaj trzeba byłoby tę inwestycję kalkulować na takim poziomie. Czyli usprawniłoby to na pewno ruch i jeszcze powstająca elektrownia, a jeszcze przed elektrownią by to powstało? Wydaje się, że tak. Zresztą bardzo dużo osób z gminy Lelis, nie tylko gminy Lelis, pracuje właśnie albo w elektrowni, albo w storze. Pewnie część osób będzie pracowała w nowym obiekcie bądź innych obiektach położonych albo na terenie Ostrołęki, albo wokół Ostrołęki. I ta komunikacja, ona jest potrzebna, zresztą także i mieszkańcy Rzekunia często też podróżują na drugą stronę Narwi. Chodzi o to, że jeśli ktoś nie musi wjeżdżać w centrum miasta Ostrołęki, to nie musiałby tego robić, a więc odciążenie nawet o 20-30% pojazdów, zdjęcie ich z tego ronda, no to już byłoby duże usprawnienie. No a tak to wiemy, co się dzieje w godzinach rannych i popołudniowych na drodze 53 w lot do Ostrołęki, a szczególnie w lotach dróg z Łęgów i z Lelisa do drogi 53 w mieście Ostrołęka, więc tutaj no. Zmieniając temat, o nowych gabinetach w Myszyńcu coś może powiemy? Ale to poradni w Myszyńcu, tak. To znaczy nie jest to tylko temat samego Myszyńca, więc poradnia się troszkę uaktywniła, realizuje troszkę programów unijnych. My oczywiście daliśmy możliwość poradni powiększenia swoich niejako gabinetów pod potrzeby pracy z młodzieżą w Myszyńcu, w Łysych, w Kadzidle, ale także tutaj z wójtem z Baranowa, w miejscowości Baranowo też chcemy troszkę usprawnić, powiększyć możliwości poradni. Także to jest taki kierunek, no po prostu staramy się, żeby też no, nie było pustostanów w zespołach szkół powiatowych, a więc jeśli są możliwe wykorzystanie sale dydaktyczne na potrzeby poradni, no to staramy się ich nie wypożyczać gdzieś indziej, nie wynajmować, tylko lokalizować to w zespołach szkół powiatowych i tutaj no, powiedzmy jak najbardziej te działania są podjęte i są prowadzone. Część już obiektów powstała, także jest to proces, który trwa i myślę, że z pożytkiem dla właśnie rodziców i dzieciaków, bo nie muszą tak jak kiedyś tych dzieciaków wozić do Ostrołęki, czy nawet do Myszyńca tylko, czy Czerwina, tylko mają to po prostu w siedzibie no, na terenie swojej gminy, w której mieszkają. Jest to bliżej. Tam jakieś wyposażenie jest? Coś o takiej czymś powiemy? No, my zapewniamy nie tylko samą przestrzeń, ale także i wyposażenie
pochodzi albo ze środków unijnych, jeśli przewiduje to program, albo ze środków własnych powiatu. Również przewidzieliśmy środki właśnie poprzez poradnie na również doposażenie tych gabinetów.